Cześć kochani. Plan na dzisiejszego car vloga był inny, ponieważ jestem w terenie, mówię, pojadę sobie w teren, pokażę wam coś archeologicznego, nagram wam coś innego, a tymczasem będziemy mieć drugiego car vloga. Dlatego nie jest na zewnątrz kręcony, ponieważ na dworze jest chyba minus 150 stopni, wieje przepotworny wiatr i generalnie to nie są warunki dla mnie. I ja to w ogóle jestem taka, że jak jest 10 stopni na dworze, poniżej 10 stopni na dworze, to najlepiej... Czy mogę nie wychodzić z domu? Generalnie chciałam wam tylko tyle powiedzieć. Chcę wam w jakiś sposób wynagrodzić ten fakt, iż filmy na moim kanale nie są tak często, jakby mogły być. Chociaż czy by mogły... No wiecie, no... U mnie filmy na kanale są tylko dodatkiem. Natomiast no wiadomo, że mam normalne życie, normalne obowiązki, tak więc no dobra, nie ma co gadać, nie ma się co głupkowato tłumaczyć. Generalnie scenariusz do dwóch filmów, które zapowiadałam wam w poprzednim filmiku, są gotowe, materiały są już wybrane i 26, czyli w piątek, który nastąpi, mam wynajęte studio na cały dzień wraz z ekipą i kręcimy dwa nowe filmy dla was, dwa filmy z archeologii. Potem wiadomo, że studio musi je obrobić, uczynić dobrymi, żebyście byli zadowoleni z jakości materiałów, dobrać muzykę i inne rzeczy. Planuję pierwszy z tych filmów, czyli Wybuchowy Dworzec, żeby premiera tego filmu była 23 grudnia, a kolejny filmik, czyli ten drugi, Ostatni Strażnik Cerkwi, planuję wam wrzucić w okolicy moich urodzin w grudniu. Taka niespodzianka samej dla siebie. Dzisiaj jestem na jednej z wielkich budów i przypomniało mi się coś śmiesznego, coś mega śmiesznego, z czego się śmieję od 2 godzin sama do siebie. Ja zawsze byłam niepokorną duszą. Ja zawsze, jak ktoś na wagarie, Kasia pierwsza. Jak ktoś gdzieś iść, mimo że nie można tam było iść, Kasia pierwsza. Kilka lat temu obsługiwałam jedną dużą budowę. Byłam kierownikiem zespołu archeologicznego, natomiast tam życzeniem inwestora był fakt, żeby za każdym razem, jak przyjeżdżasz na tą budowę, no to musisz obejść ją z kierownikiem, przynajmniej z jednym z kierowników budowy. No i tak też się stało, a ponieważ znaliśmy się już kilka lat z tym kierownikiem budowy, no to atmosfera między nami była nie taka napięta, tylko luźna, wiecie co chodzi. Po prostu można było normalnie rozmawiać, normalnie przeżywać to, co się dzieje. To był marzec. Świeciło słońce, było może całkiem ciepło, no ale był to marzec. Chodziliśmy po tej budowie, chodziliśmy kilka godzin. W tym czasie obydwoje ubrudziliśmy się jak dzikie świniaki, po kolana właściwie w błocie, i kiedy już wracaliśmy do samochodów, wpadłam na fantastyczny pomysł, że moje gumiaki, które miałam takie, wiecie, za kolana, że sobie je wyczyszczę, i zobaczyłam, że obok płynie strumyk. I nie mówiąc temu kierownikowi budowy nic, wyprułam do tego strumyka, a on coś krzyczał do mnie, coś potwornie głośno krzyczał. Ale jak to ja, bum, lecimy, będziemy myć gumiaczki. No i okazało się, że to, co krzyczał, to było bagno. Słuchajcie, ja zrobiłam tylko krok. Zrobiłam tylko krok i czułam po prostu, jak się zapadam. I to nie były minuty, to były sekundy. Sekundy tego, jak ja się zapadałam. I generalnie on biedny stał, ja byłam trochę daleko od niego, bo już to trzęsawisko się zaczęło. Nie umiem je stamtąd wyciągnąć. Naprawdę nie umiem je stamtąd wyciągnąć. Skończyło się to dla mnie tak, że wyciągnął mnie, mimo że no nie jestem osobnikiem wielkiej wagi, bo 53 kilo to nie jest raczej za dużo, ale wyciągnął mnie z tego trzęsawiska bez gumiaków i bez skarpetek.
A byłam ubrudzona po sam tyłek. Najśmieszniejsze było to, że już po wszystkim było jeszcze 300 metrów, żeby przejść do samochodu. Na budowie byli ludzie, a ja sobie szłam na boso. Szczyt głupoty i masakra. No ale cóż, każdy ma pewnie takie przygody. Jeszcze kilka takich mam. Opowiem wam innym razem. A tymczasem cóż, kochani. Widzimy się 3 grudnia. Pozdrawiam was ciepło. Pa, pa, buziaki. Hej.